Cześć Arosy, cześć wszystkim nowym. Tutaj Ciaro Usago, jestem fryzjerem, stylistą fryzur, bla bla bla, różne inne rzeczy. Od 11 lat, słuchajcie, nieważne, to już tam co chwilę to mówię, że żygąc się tym pewnie nam też. Słuchajcie, dzisiaj temat o tym, czy farbowane, rozjaśniane włosy lepiej się układają. No, jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Oczywiście, jeśli film Wam się spodoba, kciuki w górę, albo w dół, jak się Wam nie podoba, whatever. I nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco, i dzwonek obok, i tam takie inne bajery. No, ale przechodzimy do tematu odcinka. Tak jak mówiłem Wam w odcinku, który wyświetli Wam się tutaj u góry, wspominałem o tym, że zabiegi chemiczne zmieniają strukturę włosa, albo przynajmniej mogą ją zmienić. I czy to ma wpływ na to, jak włosy się układają? Zazwyczaj ma. Dlaczego? Już wyjaśniam. Oczywiście czasami ma to wpływ mniejszy, czasami większy, ale wszystko jest zależne od tego, że zabiegi chemiczne powodują, że rozchyla się nam muska włosa. Nie zawsze po takich zabiegach chemicznych da się ją tak do końca idealnie zamknąć, bo jest jakaś naruszona struktura. Albo na przykład rozpulchnia się nam włos przez rozjaśnianie, albo przez jakąś trwałą. I bo tutaj w tym odcinku nie chodzi tylko o farbowanie, głównie chodzi o farbowanie, rozjaśnianie, ale chodzi o wszystkie zabiegi chemiczne też. Wyobraźcie sobie, że macie takie, wiecie, lejące, gładkie włosy, których się nie da za bardzo odbić, są oporne albo ciężkie. No i przychodzi nam z pomocą właśnie zabieg chemiczny. Często przy zabiegach chemicznych występuje coś takiego, że włos się nam rozpulchnia, czyli ma trochę swoją jakby objętość większą. Ale to nie jest sama jakby objętość włosa, tylko przez to, że jest rozpulchniony, taki wiecie, nadymany, jak popcorn trochę, to robi się taki, no wiecie, no rozpulchniony, no rozpulchniony i tyle. Przez co jest też lżejszy i taki włos łatwiej odbić. Jeśli rozjaśniacie swoje włosy na przykład, albo farbujecie na jakieś jaśniejsze kolory, to macie takie odczucie czasami, że włos się później przetłuszcza, niż na przykład gdyby był naturalny. Bo mi wiele klientek o tym mówi. A ja wolałabym nie mieć naturalnych podskór, bo wtedy mi się lepiej układają, bo mi się tak nie przetłuszczają. I coś w tym jest. Dlaczego? Ponieważ właśnie włos jest rozpulchniony, włos jest trochę wysuszony, chcąc nie chcąc. I jak się nam wytwarza ten łój, to ten włos go trochę wsysa w siebie, zanim on się do tego włosa przyklei i nie mam takich jakby tłustych włosów. Czyli wiecie, mamy sobie włosy. Naturalne włosy są bardzo gładkie, zamknięte i ten łój po nich ocieka, więc się sklejają i jakby są takie ciężkie. Natomiast włos po zabiegach chemicznych często jest taka gąbka i wchłania wszystko takie wilgotne w siebie, różne tłuste, mokre. Dlatego osoby z farbowanymi włosami czy po zabiegach chemicznych mają uczucie późniejszego przetłuszczenia. Przez to też te włosy dłużej, lepiej się układają. Często też spotykałem się z takim stwierdzeniem od klientów, klientek, że jak farbowały włosy, farbowali na jakiś tam kolor i potem przestali, to te włosy były lepsze do układania. Może nawet nie chodzi o samo odbicie, ale do układania. Dlaczego? Ponieważ wszystkie pigmenty, które nadmiernie, wszystkie nadmierne jakby pigmenty z tego włosa, które się wypłukały, pozostawiając sobie jakieś tam resztki, spowodowały to, że ten włos zrobił się taki lżejszy. Ponieważ we włosie mamy pęcherzyki powietrza, które są wypełnione melaniną, czyli naszym naturalnym pigmentem. Potem te pęcherzyki mają w sobie tego mniej pigmentu i zachowują się po prostu tak lżej, są bardziej plastyczne. I często właśnie osoby, które rozjaśniają włos nawet sobie same, mówią, że a ja tak rozjaśniam, już mogę mieć żółte, ale lepiej mi się układają. No, coś w tym jest. To może głupio zabrzmi, ale dla niektórych przesuszony włos to dobry włos, ponieważ łatwiej go wyjaśnić, łatwiej go odbić, łatwiej go ułożyć, okiełznać itp. itd. Mało tego, podniszczone włosy, nazwijmy to tak, mają czasami lepszą pamięć fryzury, czyli jak zrobimy na przykład jakieś loki fale, one się dłużej trzymają. Nawet jak jakoś je rozwalimy, to one gdzieś tam wracają do tego kształtu. Nie zawsze tak jest, ale bardzo często i sam znam kilka takich przypadków, na których pracowałem i tak naprawdę było, bo znałem te osoby przed rozjaśnianiem czy farbowaniem i znałem też po, czy na przykład po jakiejś tam trwale prostującej czy coś takiego. I naprawdę sam widziałem wiele razy, że te włosy się potem lepiej układają. Wyobraźcie sobie, że ktoś ma takie mega ciężkie, grube, szkliste włosy, robicie loka, minuta i tego loka nie ma. Nawet nie chodzi o wilgoć, ale z ciężaru i w ogóle. Natomiast kiedy on jest
farbowane i te pigmenty są tam przemielone, wszystko i w ogóle dostaje tej lekkości, rozpluchnienia, to łatwiej go ujarzmić, naprawdę. I ta fryzura dłużej się trzyma i w ogóle łatwiej ją zrobić. Naprawdę tak jest. Kiedyś miałem taką klientkę, która miała właśnie problemy z układającymi się włosami, bo one tak leżały od skóry, wiecie, takie wręcz przyklejone do tej głowy, żeby je odbić, trzeba było tak wręcz je, no naprawdę miała trudne te włosy. Nie to, że były delikatne, to tak jeszcze tak leżały i w ogóle. Zrobiliśmy kiedyś eksperyment, o którym dowiedziałem się od mojego kolegi, bo wykonywał on taki właśnie zabieg u swoich klientek niektórych, czyli wzięliśmy płyn odtrwałej i jakby tylko nie róbcie tego w domu. To nie jest żaden tutorial. No i rozpulchniliśmy płynem odtrwałej te włosy. Bez wałków, bez niczego. Tak po prostu je podniszczyliśmy jakby. Słuchajcie, kobieta była zachwycona. Te włosy nagle dostały objętości, zaczęły się lepiej układać. Były ciut spuszone, ale jej to się podobało, ponieważ ona miała takie lekkie, śliskie te włosy, takie przyklejone do głowy. Tam one nawet na milimetr nie odstawały od tej głowy. Więc czasami to, co ma niby negatywne skutki, komuś innemu może pomóc. Ale nie róbcie tego w domu. To nie jest żaden tutorial. Zabraniam, żeby nie było potem do mnie pretensji. I ogólnie taki zabieg wykonałem u dwóch osób kiedyś, tak. Bo raczej to nie jest polecane do każdych włosów. To naprawdę mało komu może się przydać. Są wyjątki takie naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe wyjątki. A więc, czy farbowane, rozjaśniane włosy lub po zabiegach chemicznych lepiej się układają? W większości przypadków tak, ale nie zawsze. Czasami reakcja jest po prostu neutralna, ale wiele razy jest tak, że lepiej się układają, nie przedłużają się tak szybko, dłużej trzymają fryzury się na tych włosach. Więc podniszczenie włosów ma swoje plusy. Oczywiście tutaj żartuję, nie wiesz, tego dosłownie z tym podniszczeniem. Ale tak, zmiana struktury włosa często ma swoje też korzyści do układania takich różnych innych rzeczy. Jak oglądacie mnie już dłużej, to wiecie, że ja często powtarzam, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Wszystko. Sytuacje, zabiegi, zakupy, wszystko ma swoje plusy i minusy. Tylko trzeba poszukać. Pamiętajcie, nawet w najgorszych jakichś momentach w życiu to jest bardzo trudne, ale nawet najgorsze momenty mają swoje gdzieś tam plusiki, tylko są bardzo ukryte. Nawet traumatyczne przeżycia mają swoje plusy, czasami są bardzo takie radykalne, kontrowersyjne, ciężko mi to nazwać, ale one są. Słuchajcie, ja naprawdę byłem w wielu sytuacjach i każdy jakiś plus miał, nawet takie ciężkie, bolesne sytuacje, gdzie cry my life w ogóle. No, tak podsumowując. Tak, moi drodzy, jeśli odcinek wam się podobał, jeśli wam rozwiałem jakieś wątpliwości czy przemyślenia, dajcie kciuk w górę i zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, ale widzimy się już za parę dni w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!